Pięciogwiazdkowy hotel Diamond of Bodrum wyglądał od ulicy Atatürka na niewielki hotelik. W rzeczywistości jest to nowoczesny, duży hotel zbudowany w 2004 roku. Ma 7 kondygnacji i poziom G prowadzący na plażę i nadmorski bulwar, 214 pokoi, 5 wind, restaurację główną i 5 barów. Jego piękne kaskadowe położenie i wielkość można ocenić jedynie z pokładu statku na zatoce. Przez wejście główne wchodzimy do recepcji z barem na 6 kondygnacji. Wyżej znajduje się taras, również z barem. W recepcji można wymieniać waluty. Taras na 7 kondygnacji otoczony jest szklaną balustradą. W ofercie oprócz baru wspaniały widok na zatokę, szczególnie o zachodzie słońca. Nasz dwuosobowy pokój na 4 kondygnacji wyposażony jest w wygodne łóżka ze stolikami nocnymi, telewizor, szafę z bezpłatnym sejfem i lodówkę. Za taki widok z balkonu trzeba niestety dopłacić. Ten holenderski pejzaż z tulipanami miał chyba na celu podkreślenie tego, że tulipany jednak pochodzą z Turcji. Na powitanie otrzymaliśmy bezpłatnie taki oto zestaw napojów, wodą uzupełnianą codziennie. W łazience umywalka z zestawem mydeł, szamponów i żelu pod prysznic oraz wanna i oczywiście ręczniki. Restauracja główna i basen znajdują się na 3 kondygnacji. Pod tym większym zadaszeniem znajduje się bar. Basen ze słodką wodą ma 160 m2 i głębokość 1,5 metra. Przy basenie brodzik o głębokości 0,5 metra. Wszystkie 3 posiłki były w postaci szwedzkiego bufetu, ale wskazane potrawy na talerze nakładali kelnerzy. Potrawy odgradzały ekrany. Na śniadania podawano również ciepłe potrawy i różnego rodzaju wypieki, niektóre z nadzieniem mięsnym. Nawet kawę czy herbatę podawała kelnerka. Bardzo obfite były obiady i kolacje. To jedna z kolacji, choć obiady, czyli lunche, nie odbiegały od tego, co pokazuję. Na chętnych czekała zupa krem z grzankami. Do wyboru było kilka dań mięsnych z kurczaka lub wołowiny i co najmniej 2 dania rybne. Oprócz tego warzywa na ciepło, ryż, makaron, ziemniaki pieczone lub frytki oraz sosy. Na deser były codziennie słynne tureckie słodkości z miodem i orzechami, różnego rodzaju ciastka, budynie i torty. Po drugiej stronie tego bufetu owoce, który również nakładał kelner. Jedynie ciastka na talerzykach i budynie można było brać samodzielnie. Podczas obiadu i kolacji był czynny bar z napojami zimnymi, winem i piwem. Na 4 kondygnacji, częściowo nad restauracją, znajduje się kolejny taras z trawnikiem i iglakami. Posadzono je tak, aby nie zasłaniały widoku na morze.
Jak widać, nie wszystkie pokoje wychodzące na zatokę mają ten widok. Z poziomu basenu na taras z barem prowadzi kilkanaście stopni. Z baru można korzystać nie tylko, gdy basen jest czynny, ale aż do 22. Utworzono tu sztuczną kaskadę, która chłodzi powietrze w upalne dni. Winda przy basenie pozwala zjechać na poziom G, skąd tunelem pod jezdnią można przejść na plażę. Plaża jest żwirowo-kamienista, stosunkowo wąska. Do wody można wchodzić z pomostu. Na plaży goście mają do dyspozycji bar z napojami chłodzącymi. To widok z poziomu ulicy przechodzącej w nadmorski bulwar. Szybko zapadał zmrok, ale i wówczas widok na zatokę i rozświetlony hotel wart był dopłaty, a bar przy basenie cieszył się dużym powodzeniem. Na górnym tarasie można było posiedzieć z drinkiem do późnej nocy. Hotelowymi gośćmi były również gołębie, z których kilka uwiło sobie gniazda pod zadaszeniami balkonów. Miejsce do życia znalazło również kilka kotów. Kolor morza zmieniał się w zależności od pory dnia i pogody, od błękitu do różnych odcieni szarości. Czasami był srebrny, innym razem kolorowy. Jednak najpiękniejsze były zachody słońca.